sztangiści klubu podnoszenia ciężarów Górnik Polkowice mają za sobą Mistrzostwa Polski bardzo udane, bo zdobyli na nich 4 medale. W Mroczy spotkali się najlepsi polscy specjaliści od podnoszenia ciężarów na Mistrzostwach Kraju. Z bardzo dobrej strony pokazali się reprezentanci Górnika Polkowice, którzy zdobyli 4 medale, co dało im 2. miejsce w klasyfikacji klubowej. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że to był najważniejszy start w roku dla nas. Najważniejsze zawody, czyli Mistrzostwa Polski Seniorów w roku olimpijskim, gdzie to był sprawdzian dla zawodników i którzy otrzymali paszporty na wyjazd do Rio. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego startu. Myślę, że 4 medale, dorobek 4 medali mówi samo przez siebie. Katarzyna Kraska niespodziewanie, aczkolwiek zasłużenie, zdobyła złoty medal w kategorii 53 kg, gdzie walczyła z Łochowską, która prawdopodobnie mimo wszystko pojedzie do Rio. Następnie Aleksandra Michalska w kategorii 58 kg do 58 wywalczyła brązowy medal z bardzo dobrym wynikiem. Były rokowania na srebro, aczkolwiek trzeba się cieszyć z tego brązowego medalu. Następnym medalistą już w gronie mężczyzn Tomasz Rosół, złoty medal 6-2. Wielki szacun dla tego zawodnika, pomimo już starszego wieku, pomimo tego, że pracuje, jeszcze stać go na to, żeby zdobyć złoty medal w kategorii seniorów, to naprawdę wielkie osiągnięcie. Następny z naszych zawodników, czyli Roman Kliś, brązowy medalista w kategorii do 77 kg, również bardzo dobry wynik. I 4. miejsce, Jakub Michalski, jeden z najmłodszych w gronie seniorów, wystawiliśmy tego zawodnika po to, żeby się trochę przetarł przed Olimpiadą Młodzieży, czyli przed jego docelowymi zawodami, jeżeli chodzi o tą grupę wiekową, czyli do 17 lat. 4. w Polsce wśród seniorów. Myślę, że to też wymaga podkreślenia. No i Adam Kraska, nasz znakomity senior, który wielokrotnie już zdobywał medale na Mistrzostwach Polski. Tym razem się nie udało. 4. walczył o brąz. Też należą się wielkie gratulacje, też bardzo ładny wynik. Rozumiem, że ostatniego słowa nie powiedzieliście w tym sezonie jeszcze. Oczywiście, tak jak mówię, przed nami jeszcze szereg licznych zawodów. Za tydzień, w najbliższy weekend jedziemy na Olimpiadę Młodzieży, gdzie właśnie Jakub Michalski będzie walczył w swoim gronie o, mam nadzieję, najwyższy tytuł. I to jednocześnie będą eliminacje do Mistrzostw Europy do lat 17 dla niego. Przed nim przygotowania w gronie kadrowiczów, 2 obozy. We wrześniu czekamy na start. Tym razem Mistrzostwa Europy w tej grupie wiekowej w Nowym Tomyślu, w Polsce. Także liczymy na to, że się bardzo dobrze pokaże. No i oczywiście start na Rio. Tutaj trzeba podkreślić, że nas wychowanych, mimo tego, że obecnie startuje w barwach budowlanych Opole, mimo wszystko trzymamy kciuki za niego i liczymy na wielkie emocje i na medale. No właśnie, jakie medale? Co sądzisz, co Arek może zdobyć w Rio? No po ostatnich zamieszaniach, jeżeli chodzi o dyskwalifikację Rosjan i Kazachstanu, naprawdę Arek tutaj jest wysoko w czołówce. Oczywiście liczymy na medal, zobaczymy. Będziemy się cieszyć z każdego koloru. Jest naprawdę ogromna szansa dla naszego polkowiczanina, że zdobędzie ten upragniony medal dla Polski. Mistrzostwa Polski się udały. Wcześniej trener wspominał, 4 medale, 2 złota, 2 brązy. Jesteśmy bardzo dumni. Udowodniamy co roku, że stać nas na wiele tych medali. Myślę, że to nie wszystko, bo jeszcze w tym roku mamy wiele imprez krajowych i międzynarodowych. Liczę na to, że w Mistrzostwach Europy do lat 23 wystąpi co najmniej 3, może 4 zawodników. Myślę, że z medalami wrócą. Wiem, że duże szanse tutaj ma Ola Michalska i Kasia Kraska. No właśnie, dziewczyny zaskoczyły, to chyba pozytyw, prawda? Tak, mówię, postępy zrobiły naprawdę bardzo duży w ostatnim okresie. Oby tak dalej, bo z tego, co nawet słyszałem po rozmowie z trenerem kadry Narodowej Seniorek, panem Ireneuszem Popłowskim, że bardzo liczy na Olę i na Kaszkę na przyszłą olimpiadę. No właśnie, olimpiada tuż, Arek jedzie, syn, wymarzony chyba awans za tą olimpiadę, z jakimi nadziejami, co byś chciał, żeby Arek osiągnął? No wszyscy mówią o tym złocie, czy to będzie realne? Oczywiście, no każdy liczy na to, że Arek stanie na podium, też tak po cichu liczy, że to będzie złoto. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby wrócił cały i zdrowy, bo żeby żadna kontuzja po sobie nie trafiła. Będą nerwy przed telewizorem oglądając?
No oczywiście, no ja sobie tego nie wyobrażam, bo bardziej się chyba denerwuję przed telewizorem niż gdybym tam był. Arek trochę narzekał na bolący bark. Czy to może przeszkodzić w jakiś sposób w przygotowaniach do olimpiady? Znaczy myślę, że on w tej chwili bardzo dobrze trenuje, jest pod kątem opieki lekarskiej, także fizjoterapeutów. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień w sumie uważam, że się to poprawia, bo co dwa tygodnie jest w domu, sam go obserwuję. Widzę, jak te podejścia wyglądają i myślę, że jest dobrze. Także jeszcze te półtora miesiąca zostało do samego startu. Także adrenalina swoje zrobi, bólu nie będzie czuł. To jaki wynik chciałbyś, żebyś osiągnął syn? No już wcześniej żeśmy rozmawiali na ten temat. Myślę, że 410, 415 na pewno da medal. Nie? Ja Arka na tyle stać, mówię, ja już tak po cichu, no już każdy tak myśli o tym, bo w końcu 234 już miał na klacie, jak to się mówi, nie? 230 porzucał, 180 rwał, nawet więcej rwał na treningach. Także myślę, stać go na to, bo jeżeli, mówię, trafi w dobry dzień, a wiadomo, olimpiada to raz na 4 lata i tamten poziom adrenaliny będzie naprawdę bardzo wysoki, dużo wyższy jak na mistrzostwach Europy czy świata. Dwa z czterech medali wywalczonych przez Polkowiczan mają kolor złota. Pierwszy z nich wywalczyła Katarzyna Kraśka w kategorii wagowej 58 kg. Złoty krążek zawisł także na szyi Tomasza Rosoła, który wystartował w kategorii 62 kg. Z kolei Aleksandra Michalska w kategorii wagowej 63 kg wywalczyła brązowy medal, zaliczając w dwuboju 183 kg. Było stać mnie na dużo więcej. Tydzień wcześniej miałam akademickie mistrzostwa Polski, tam zrobiłam 190 kg w dwuboju, natomiast na mistrzostwach Polski seniorek zrobiłam tylko 183 kg. No, czuję taki niedosyt, ale to była chyba taki słabszy dzień, może nie miałam takiej koncentracji jak zawsze. Ale medal jest medalem. Medal jest medalem. Miałam na celu zdobyć medal, tylko zdobyłam. Medal w kolorze brązowym wywalczył także Roman Kliś w kategorii wagowej 77 kg. Warty odnotowania jest także występ najmłodszego z naszych sztangistów, biorących udział w krajowym czempionacie, Jakuba Michalskiego, który w kategorii wagowej 94 kg zajął czwarte miejsce. Była lekka szansa na medal w podrzucie, ale jednak się nie udało, ale jestem z siebie zadowolony i tak. Czy to twój najlepszy wynik? Na chwilę obecną tak. Pamiętasz, że twoje trzecie podejście w podrzucie bodajże? Ledwo ustanę, tam było no, na milimetry chyba. Ledwo, ciężko pamiętam, ale no, ważne, że się udało, nic nie stało. Trochę mnie już trochę odczuwam po plecach, ale jest wszystko dobrze. To był największy, najważniejszy twój start w tym sezonie, czy jeszcze nie? Nie, teraz w sobotę będę miał najważniejszy swój start, ogólnopolską olimpiadę młodzieży, a później się okaże jak na Europę albo na świata. Ale patrząc po tym, co zaprezentowałeś na mistrzostwach polskich, to jesteś chyba dobrze przygotowany? Tak, jestem zadowolony z przygotowań, chociaż było, nie było lekko, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Ja rozumiem tak jak twój kuzyn za 4 lata olimpiada. No można tak powiedzieć. W Mistrzostwach Polski w barwach budowlanych Opole wystartował wychowanek naszego klubu Arkadiusz Michalski. Przygotowujący się do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, zawodnik w kategorii 105 kg zajął drugie miejsce i ze startu nie jest zadowolony. No nie mogę być zadowolony, do rekordów życiowych mi zabrakło kilka kilogramów i nie mam powodu, żeby się cieszyć, tym bardziej, że za półtora miesiąca igrzyska i tutaj trzeba zacząć dźwigać większe ciężary. Ja myślę, że przez te półtora miesiąca zrobię jakiś postęp i na igrzyskach się poprawię w porównaniu do mistrzostw Polski. Czy te wicemistrzostwo było stać się na dużo, dużo więcej? Było spowodowane tym, że jesteś w mocnym treningu przed olimpiadą? Tutaj myślę, że bardziej powodem było to, że się męczę z barkiem od początku tego roku i ten trening nie wygląda tak, jakbym chciał. I przede wszystkim to jest to i tylko to powodem mojej nie do końca dobrej dyspozycji. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, na Igrzyskach Olimpijskich będzie już lepiej, ponieważ już z barkiem jest też lepiej i ten trening będzie wyglądał troszeczkę mocniej. Czy stres przed olimpiadą, bo to twoje jest chyba największe marzenie wystąpić na olimpiadzie, właśnie dokonuje się to, czy ten stres paraliżuje ci, czy dodaje ci motywacji? Sam start na Igrzyskach Olimpijskich nie jest jakimś moim, znaczy jest moim marzeniem, ale nie jest uważam z jakimś sukcesem wielkim dla sportowca, ponieważ mierzę troszeczkę wyżej. Czy szansa na medal będzie, to nie wiem, ale na pewno zdam się wszystko, żeby chociaż powalczyć o ten medal olimpijski. A to w co mierzysz, jeżeli wyżej? Nie, mierzę medal olimpijski. Mówię, że nie, to wyżej w porównaniu do tego, że sam wyjazd, to nie jest jakiś sukces ogromny. To nie zrozumiałem cię. Powiedz mi teraz, jak przybyłem przygotowania, rozumiem, bark trochę dokucza, ale przeszkadza to w treningu mocno?
Dokucza mniej, przeszkadza, w treningu przeszkadza, ale jednak lepiej jest niż powiedzmy w marcu, kwietniu, gdzie ten bark mnie niemalże prawie wykluczył z Mistrzostw Europy. No i teraz już jest zdecydowanie lepiej. Drużynowo w Mistrzostwach Polski klub podnoszenia ciężarów Górnik Polkowice zajął drugie miejsce w gronie 39 klubów. Z kolei w klasyfikacji województw Dolnośląskie zajęło także drugą pozycję.